Dzień dobry, mamy środę. Poniedziałkowy vlog nie ukazał się, ponieważ usunąłem go z całości. Był tak do dupy, nie wiem, dopadła mnie jakaś chandra chyba jesienna, ani zebrać myśli, ani nic się nie chce, ale mówię, trzeba powyciskać, bo w sumie forma jest dobra. To na domiar złego, wyobraźcie sobie, że i powinienem tutaj poczekać, aż minie tam jakiś czas od rozpoczęcia vloga, zanim puszczę wiązankę, ale postaram się nie puszczać tej wiązanki. Chociaż nasuwa mi się na język tyle rzeczy, które bym chciał życzyć tej kurwie z celnego, że to się w pale nie mieści, żeby wysrała jeża. Najpierw wstrzymali moją koszulę, czyli kawałek szmaty, koszulkę w worku, bardzo łatwą do prześwietlenia, wysyłając zapytanie z podejrzeniem, że jest tam, mogą tam być materiały wybuchowe, ładunki wybuchowe, materiały wybuchowe lub broń. Patrz! Wy to rozumiecie? Ja się zastanawiam, czy tam nie siedzi jakaś pizda, która jest, nie wiem, moim antyfanem albo coś, i wstrzymali tą koszulę po otrzymaniu wyjaśnień od DHL i od nas po sporządzeniu tego wszystkiego. Oni nie wysłali tej koszuli, tylko zwrócili ją do nadawcy, zabierając ponad 500 zł za wysyłkę. I teraz, kiedy pojechał chłopak jeszcze raz do DHL-a dowiedzieć się z Grady, kazali mu jeszcze raz zapłacić, że spróbują jeszcze raz wysłać. Ile trzymali tą koszulę? 3 tygodnie? Kawałek szmaty trzymali na celnym 3 tygodnie, podając absurdalne jakieś bzdury totalne, i finalnie nie wysłali jej do Stanów, po tym jak już DHL wzięło te 500 parę złotych za wysyłkę, tylko wysłali to do nadawcy. Dlatego ja już wam mówię, że mój start w Siedlcach to raczej się nie odbędzie i nie wiem, naprawdę nie wiem. Zastanawiam się, co tu się tak naprawdę odpierdala. Co się dzieje, bo no, dla mnie to nie jest poważne. Teraz nawet nie podali żadnej przyczyny tak naprawdę, dlaczego wysłali koszulę, po prostu jej nie wysłali. A całą notatkę i to wszystko sporządzali w DHL-u, że jest to specjalistyczny sprzęt do wyciskania, do trójboju siłowego, koszula, jak i materiał, wszystko było opisane. Używany sprzęt. Mieli tylko wysłać, przerobić, i z Polski on nawet nie wyleciał, bo służba celna w Polsce zatrzymała tą paczkę na granicy, kurwa, i nie wysłali jej. Po czym zwrócili ją do nadawcy. No przecież mi dzisiaj ręce opadły. Straciłem prawie 600 za wysyłkę. Jebać. Naprawdę. Ale chciałbym się dowiedzieć, co tam się tak naprawdę dzieje. Co tam się stało? Bo to, że ona nie zdąży teraz wysłać, dojść, to wiemy na pewno. Więc mój start możecie już sobie zapomnieć, kurwa, nie będzie rekordów, a miało być naprawdę grubo. Ale co tam się dzieje? Naprawdę zaczynam podejrzewać, że tam siedzi jakaś kurwa menda, która ogląda ten vlog, jeżeli oglądasz, szmato, ten vlog, i wstrzymała tą paczkę specjalnie. Jakiś kutas, który mnie nie lubi, nie? No bo to się w pale nie mieści. Jak można kawałek szmaty i podejrzewać, że tam jest materiały wybuchowe lub broń? To jest niepojęte. Zrobię sobie dzisiaj trening, zrobię sobie lightowy trening, nie nastawiam się już na ten start. Spróbujemy coś jeszcze z obcolem w sobotę powyciskać, w starych koszulach, ale nie, naprawdę, nie ogarniam. Za dużo mi się szykuje zmian teraz w życiu, naprawdę dużo, i będę potrzebował jakichś nakładów finansowych, a tu jeszcze taki numer, więc ja powiedzmy, że w tym roku odpuszczam. To nie znaczy, że ja całkowicie odpuszczam, ale w tym roku ja już po prostu się poddaję. To jest kurwa chore. To, co się dzieje, nie ma racji bytu, jak dla mnie, i paranoja. Żyjemy w kraju absurdów. Jebią nas na podatkach, kurwa, na cenach, na benzynie, na wszystkim, czy tylko się da, a Polacy chodzą pokornie, kurwa, tują głowę i robią sobie tylko memy, wyśmiewając się z tego. Przecież to jest kurwa chore. Chore, naprawdę. Dla mnie to się w pale nie mieści, nie? Ja bym tych wszystkich naprawdę u dupy ukrócił, nie? Dawno nikt nas tak nie dymał, ale czegoś takiego to się nie spodziewałem zupełnie, naprawdę. I potem ktoś się dziwi, że gdzieś ktoś chce coś na lewo robić, uniknąć jakichś podatków, jak on może, przecież oszust podatkowy. A jak ludzie mają nie robić? Jak ludzie mają nie próbować kombinować na boku, skoro tak ich jawnie dymają, i to nawet nie naplują na kutasa przy tym dymaniu, tylko walą na sucho bez śliny, nie? Nie ogarnę. Czekam na Grzesia, robimy trening. Ja nawet krychę miałem odebrać i nie jechałem nawet krychy odebrać, bo mi się nie chciało odebrać krychy.
I teraz miałem nagrać jeszcze odcinek z S4 i przypuszczam, że może zrobimy to w weekend, w sobotę, może Bartek przyjedzie, bo ja to na Audi, wiecie, że się średnio znam. Niech on się wypowie, bo on codziennie, on ma plakat jakiejś audycji nad łóżkiem i wiecie, trzepie gruchę, niech on się wypowiada na ten temat. Ja tylko powiem jakieś swoje doświadczenia z tego, co pojeździłem, a pojeździłem nią troszeczkę i po Europie, i po Polsce, także coś tam, co nie coś powiem. I szczerze nawet nie wiem, co mam dzisiaj robić, bo rozpierdolili mi całkowicie system. Zmieniać pewnie, nie? Czy masz już taką potężną łapę, że tyle samo? Ja póki co nic nie mówię, obserwuję, nagrywam. Próbuję rozładować swoje emocje w środku. Ogólnie chodzę wkurwiony, ale potem wiesz, patrzę na Grzecha i myślę, inni mają gorzej. Chłopaki robią dzisiaj łapy. Mama kocha, że jakie ładne kawaler. Łapy, znaczy Remik, bo robi łapę, nie? To jest łapa niedźwiedzia. A Grześ to jest styl żurawia. Ten, żeby było szybciej, żeby trzeba kręcić. A co ja mam robić? Byle nie spadło. Patrz się dzisiaj opierdalać. Patrz się i ucz, kurwa. Kurwa, dobra. To nie dawaj zabezpieczeń. Właśnie. Remik już kiedyś do fryzjera. Właśnie myślałem, przed weekendem muszę chyba iść. Ja nic nie mówię, nie, bo ja też wyglądam jak room size, ale Grzegorz to brody chyba nie golił już 3 tygodnie, co? Chyba miesiące, kurwa. Pokaż. Ja, tu jest ten zarost. Tu jest zarost, nie? Nie, no jest przekozak, nie? Ojciec Drwal? Tak. No widać. Klosz, kurwa. To ja sobie może... Co mi się wydaje? Na pareczki powiedzieć, to może sobie siedzenie opuścić troszkę niżej. Nie, nie, w sensie, miałem wrażenie, że to jest strasznie wysoko, ale nie, bo tu... Kurwa, malejesz. Zmuszyłem się. No nie dziwię to, kurwa, jak mi się wydaje? Wydaje się, bo masz niżej, bo powinno sobie być niżej, chyba oczko. A, no ale sztangę niżej, no, przecież o jedno tyło. Tak, powiedziałem widzom już na początku, że... Próbowałem wysłać do Stanów Zjednoczonych materiały wybuchowe i broń. Ty, ja tu... Mówiłem ci ostro treningiem, więc ostro komuś się z gęby kapało. Nie, tam się ktoś zażygał. A, bo Grzegorz jest chyba ten. Dlatego taki poszczyt fajny jest. Co Grzegorz, łapa spadła, że w bluzie trenujesz? Tak. To jest taki sleeper boot. Trudno, no myślałem, że zrobimy dzisiaj te 37, nie? O kurwa, byłaby bieda. Jak bardziej wiesz, mówię... Jakie święto? Wszystkich świętych. Mówię bardziej dla ludzi pracujących, nie? A w sumie to będzie też to pewnie obchodzi, no bo byś chciał wsadzić do biedry po coś do popiwa, to to chuja. A zamykane sklepy? O, wy! Chyba. Ogólnie jestem z was niezadowolony i... Nie podoba mi się to, w jaki sposób trenujecie, bo założyliście zabezpieczenia. Ale goście, kto pytał? Nie interesuje mnie to. Nie dam zrobić ciebie już mało widać. Dalej nie rozumiecie, że tutaj nie chodzi o to, czy wy macie progres, czy wam dobrze idzie trening, tylko o to, żeby coś się odjebało, żeby związały się wyświetlenia. Ja się spierdalałem w ogóle. Wypadałoby, że ostatnio tobie się odjebało, to moja kolej. Kurwa, jak tam wygenerowało tych wyświetleń, bo mam chyba 10 kolorów. O, pokaż. Odepnij mu tam jedno zabezpieczenia. Kurwa, niech się coś stanie. A ja też. Mógłby ja ktoś zginąć. Ej, Remek. Siądź na tym, no to ty się odjebiesz. Nie. Treści gejowskie później. To w materiale premium. Ej, Grzechu, zrobimy mu teraz przesłuchanie. No i co ty kurwo, gdzie jest moja koszula? Kiedy widziałeś ją ostatni raz? Na chucie! Odmawiam zeznań. Wjebał im do kominka. No tak, nie było czym palić. Mateusz kazał zbierać chrust. Jemu to za lekko idzie, a ty będziesz miał ledwo biedę zrobić 3, co? No. Serio. Przyznaj się, spakowałeś mi tam do paczki C4? A C5? A L4? E4-6, kurwa! No i nie, dlatego nie wyszlali! Nie, dobrze mu idzie, zrobił już 2 ruchy. Nie! Patrz, prawie trzeci. Prawie, niezaliczone. A dobrze, że jest ten green screen, nie widać, że mu ktoś pomaga, nie? Wiesz, a ja jeszcze napisałem temu Robowi, nie? Co robi te koszule, nie? Bob. Że koszula została wysłana, że prawdopodobnie będzie do niego wyznaczyły 3-4 dni roboczych. Że wzięli za to końcu tyle pieniędzy. Było to ponad 3 tygodnie temu.
Pytał się, gdzie jest? Nie no, musiałby napisać, nie? Bo pewnie będzie pisał, bo on też czekał na materiały z tych starych koszul, co mu tam wysłałem, nie? W formie rozliczenia. A będę mieli stanarbek, jak u was z polacka, cebulacka, kurwa. Strasznie! Takie rzeczy nie wypadają, nie? Bo no, masakra, nie? Jestem ciekawy, ile takich rzeczy, kurwa, jest odjebywanych codziennie, nie? Albo co tygodnie. Nie, to trzeba to zgłosić na celną, że on zamówił aczetę. A ja mam dane, fałszywe podane. Ja kiedyś raz na mnie podałem kibes, bo musiałem się przebrać za Harley. Jedziesz? Na ty się chciałeś przebrać za Harley Quinn? Nie, znajoma. I wtedy dym robiła na mieście i policja jedną na ten kibes bolowy? Kibes bolowy i tyle głosów. Jedziesz? Dobrze ci idzie. Redukcja. A nie, może ty już nie redukuj. Ja nie mam z czego redukować, kurwa. Nawet nie chcę. Do złej osoby to powiedzieć. Remik, ty masuj. No i to jest powiedz coś, co potrafię, kurwa. Dawaj mi tego maszka. No, raz! Nie widać, nie widać, nie widać, nie widać. No, czy będzie drugi? Drugi! Dobrze, no. Szukam. A dobra, taśma mi się skończyła. Nie, skończyła mi się taśma. A dobra, nie skończyła się. Jednak to nagrałem, kurwa, że mi kamera spadła. No jak ci, typu, kurwa, Remig już. Ja jebę. A to wtedy ładnie tam wyświetli. A ja to wyświetli wygenerowało. Ja to nagrywałem w pracy bez tego, bez dźwięku. A później obejrzałem na komputerze w domu i tam było, że mówiłeś, że kurwa, Remig już. Ja pierdolę, duch został. Coś tu nie jest. To trudno! Będziesz się kojarzył teraz z każdym przypałem na siłowni. Co? Wszystko, kurwa? Remigiusz! Remigiusz! Nie, ty jesteś Remigiusz! Ty jesteś Remigiusz! Ale co Grzegorz, mówisz do niego? Ja ci słodzi, bo i komplemenciarz, jeba! Ja! Co z tym Halloween naszym? Chyba, kurwa, Harley Quinn. Przebieramy się? Harley Quinn. No ja się muszę przebierać, ja już... Kiedy ja się, to jest? Ja już się zadeklarowałem, że to będę. Wiem, kiedy to jest. W sobotę. Teraz? Teraz, no. No, trochę mało czasu, kurwa, no. Ale ja miałem gotowe. Chuj tam, no. A jak się jak sobie założę białe prześcieradło i wytnę... tylko weź nowe prześcieradło, nie byś używanego, proszę, kurwa. Takie pożółkiałe. Bo to będzie duch moro, kurwa. Kurwa, duch nie widać. Można się też przebrać za jakąś zakonnicę z tego horroru. Albo... Nie, są maski. Właśnie ja szukałem tej maski, że na jeszcze nie było... Dobrze, że zobaczyłem, bo chciałem zamawiać, a patrzę, dostawa Chiny. Nie? U ciebie od 24 do 24... Cieszę, że nie dostawa z Polski, bo my się cennie zatrzymali, kurwa. Do 26 dni. Zarazem jedyną, która była w Polsce i dostawa z tym tygodniu jeszcze. Zobacz, no? Maski. Bo już mówię, kurwa, bo by pizda z dziobem. A co z krychą? Miałbym się dobrać, wczoraj miałem się dobrać. No i nie pojechałem. Chciałeś tam zawieść czy coś? No nie chciało mi się, nie miałem głowy do tego. Jakoś. No właśnie, bo to już jest kibie jechać, nie? No, żeby, tak średnio, żeby solo pojechał. No! Tak, tyłem do granicy. Ale wtedy słońce musi iść na 12. Bo zawsze woli być tyłem, nie? A tu jesteś tyłem do naszego sąsiada. Ale to było tylko założenie takie. A chuj tam. A ty robisz, czy... Jak mi się tam, to jak mam chyba robić? A ty się pod siebie, nie wiem, czy... Pod siebie, czekaj, ja właśnie sobie powiem, kurwa, ale was wyprzedziłem. A, powiem, że to było tak nudne, że nikt nie ma zamiaru tego powtarzać. No, teraz tak mówisz, bo sobie wyprzedziłem, nie wiem, czy ale mówię się coś lepszego, kurwa. A to wiesz, coś powiedziałem. Nie, pod ciebie... Co dzień Sona się przebiera! Co za dał mnie. Tylko nie mam nic na tym, nie? Zaraz. Maskę i maczetę, to nie mam tej kurtki, bo będę mi tą kurtkę zieloną. No i widzicie, kurwa, uszarpaną. Zamawia łeb maczetę i mu nie zatrzymują, ja wysyłam koszulę i zatrzymali jako materiały wybuchowe, kurwa, i broń. Plastikowa maczeta. A koszula była z czego, kurwa? Z plastiku? C4 no. Tak. Chodź, nagraj specjalne pozdrowienia dla tej kurwy strzelnej. Nie, ja grzeczny jestem, mama ogląda. No to nie, bo nagram twoje za kola. Za dupia chyba. Za kola, ale ma za kola. Ty widać, że już stary w chuj, nie? Siwy pedał. No ty kurwa, ty noju. Mają żonę, to wiesz. Ty kurwa heteroseksualny. Przepraszam, element napędowy roweru. O, kurwa heteroseksualny.
Rzuć robotę. Rzuć robotę. Zużyłem się ostatnią mockę. Jebnij robotą. To jest chuj. W piątek mam szkolenie w Wadowicach od 10 do 20. Wadowice, kremówki, a drugi? Tak. Od 10 do 20, więc mnie nie będzie w piątek. Najpierw będzie kremówki, a potem... A potem będzie kurwa hetero jak ty. Wiesolę to. A potem będzie no... A... Ty! Nie wyzywaj mnie od hetero! Jesteś hetero. A potem będzie... Będę mieć za dupę, niż być hetero. Nie będę mówić, że tak mam jednoczone, a nie robot wygląda. A co? O co chodzi? A że będzie... Co? Co jest z moją dziećmi robił? Taśmy Watykanu! Co ty gadasz? Na co będziesz... Papież był porządny i on o niczym nie wiedział! Powiedz na pewno! Na co będziesz przyzwalał? Na co? Ja w to wierzę! I tak samo matka Teresa wcale nie handlowała dzieci! Kurwa, jeszcze jak? No! Można! A tak, tak, same, same pomówienia! Kłamstwa! Instytucja Kościoła i ludzie tworzący są w porządku! Żartem nigdy nie jest. Znaczy, ogólnie wiara spoko, tylko kurwa ten... Trochę ten... No dobra, no nie, zostawimy to dla siebie, bo może ogląda faktycznie ktoś, kto wierzy w niewinność tych wszystkich działań. Co? Może to jakiś święty cel to ogląda i jeszcze bardziej mam teraz przejebany. I teraz w ogóle koszuli nie wyślę. Co ci miało przez gardło? Nie, takie rzeczy ci przez gardło przychodzą. I chodzą. Co? Patrz! Tam pobiegł! Gdzie? Tam! Superman! Tam! Ach, Remigiu, dobrze jedziesz, dobrze to robisz. Teraz wyobraź sobie, że trzymasz mojego penisa. Tam taki duży! Odruch to był odruch! Taki ciężki! Heavy metal! Taki śliski, żeby się wyśliskał. To jest ogólnie, wiesz, śliski temat. Teraz tak samo. A, spoko. Teraz robi twoim penisem. No, jedziesz. Nie tak nad garstek. I musisz mieć buzię otwartą, jak jesteś w górnej fazie ruchu. Nie tak, tylko tak. Nie, popatrz, to jest górna faza ruchu. No i otwieraj buzię. Powiedz, takie młotki, ale na siedząco. Tak. No, a... B. No, otwórz tą buźkę, tak jest. A. O, zrobił to, kurwa! Grzegorz, zademonstruj. Czy ty dokładasz ciężaru? Tak, na kanki. O nie, zwariowałeś. Przecież one ważą z jakieś 50 gramów. Serio, co ty masz za tutaj? Jakiego on tu ma drożdżówkę, kurwa? Jak papatacz cynamonowy. Jutrza. No. A co dzisiaj ze sklepie kupiłeś fajnego? Nic właśnie, kurwa. No nie boję się lepiej. Ale przecież nie widzisz, że on redukuje już od za dwa dni? Od za dwa dni? No. To teraz ja na chęci. Nie, no. Dzisiaj nie byłem, no. A kupiłem sobie do roboty? Ale sześciopak przebija przez koszulkę. Tak, boiler, bo się zima. No właśnie, zima się boiler zapadł. No niezłą masz tą kegę, mordo. Jedziesz, mordo, ty jedziesz. Jedziesz z tym. Pierdoli, a... Co się nie zrobi? Buźkę otwórz. Ten to w ogóle nie oddycha, patrz, żeby nie pokazać. Ale jaki tu jest kabel na czole. Ty robisz, kurwa, głowę czy biceps? Ja zaraz na szyję się muszę przerzucić. Aha. Kabel, a jak tak czoło zmrużył, to... No, takim machaniem to za dużo nie zasiągniesz, niestety. To... A bluzę ściągnij, to chcemy zobaczyć tą łapę, nie? Nie. No, wiadomo. Ty, ale nie, właśnie, co? Najpierw ja, później ty dozyjął kolej na robienie maniany pod publikę. A cię przypadkowo. Ja to teraz próbuję wybrnąć, że on to niby specjalnie robił, nie? No to zapłacił ci już? Co? Kurwa, no właśnie. Chujnie, nie? Ja też kurwa uznałem pieniądze. Ja też kurwa złotówki nie zauważyłem. Złotówki pieniądze dla was były w paczce, która została na celnej. Serio, normalnie kurwa po tej informacji dzisiaj mi się odechciało kurwa jakichkolwiek przygotowań prowadzić. Walimy do ryja wykład? No, czy jedynie naćpać, najebać zostaje, bo to wychodziło przynajmniej. W tym nikt nie przeszkadzał, nie? No. W tym już nikt nie będzie przeszkadzał.
A nie, człowiek się chce przygotować, robi kurwa wszystko, formę, stara się, kurwa, i oni ci powiedzą, ja tego nie ogarniam, to jest kurwa taki kraj absurdu, człowieku. Kto żyje w Polsce, ten się w cyrku nie śmieje. No, dokładnie. Coś tym kurwa jest. O Boże. No, jeszcze raz. No zrób to jeszcze raz dla ludzi. No! No! Keep going! Dobre to było. To był zdrok taki, że no sam bym cię kurwa normalnie. Mogłem jeszcze dodać. Mogę jeszcze obniżać walę, tak wiesz! Obniżaj walę, obniżaj walę i zostaw suba i lajka. Chyba za jajka. Kurwa, mógłbyś zrobić taki. Mógłbyś zrobić taki podpis. Głębokie spojrzenie widzu. Zostaw suba i lajka. Deep Throat! Deep Throat Remigiusza! Na 1000 lajków! Special! Sztangą łamaną, kurwa! Przysiadł na bój! Grzegorz, spójrz! Obróć głowę! Ale jak on nie oglądał! Kajony, ooo! Czekaj, idziemy dalej? Nie. Instruj go, instruj. Łokcie do ciała. Tak? Palce do dupy. To nie ma zajęte, kurwa, Grzegorz. No ale to właśnie o to chodzi. I powiedz a. Czy byłbyś, że ja tu rzucić palucha? Nie, nie, bo następne siady to wiesz. Grzegorz, włóż mu palec. Słyszysz? Włóż mu palec. Nie, niech sobie tu siądzie. Ale włóż mu palec, no przecież bądź do niego dobrym trenerem. Nie. Ale ty jesteś kurwa. No nie znamy, żeby to przeszło. O, mamy uchwyconą twarz. No mam, już bardziej nie mogę kurwa. Ale dobra, sorry. Bo ja mam sadło jeszcze, to widzę i wiesz. Jedziesz, mordo. Jedziesz. Bo już zmieniamy ją lodę? Nie, no gdzie, zwariowałeś? Co ty robisz? Wiesz jak to wygląda, jak z tych kurwa starych amerykańskich kryminałów. Dobrze wygląda. O! Oblisz się, oblisz się. Oblisz się. No. Oblisz się. Oblisz się. No nie wstydź się. A, jedzie z tym. Widać, że pracuje tym bicepsem, dobrze, nie? Strasznie. No. Ej, bo wiecie co? Ja codziennie tak? Wypijam tak? po 4 miodowe piwa. O. Ale tak już chyba od miesiąca. A to lepiej chyba. Serio. Kurwa, co ten piję łomże miodową? No kurwa, fajne. Nie siadła mi, ale perełka złoto. No, nie, łomża też spoko. Ale łomża jeszcze zrobiła miodową z tym. Taką jakby zimową. Kurwa, dziurę mam. Korzenną miodową. Łomże jeszcze jest, no. Nie próbowałem jeszcze. Ma tendencję, że się puszcza. Było, że se w pasie pływa. Rozpuszczasz włosy na wietrze. Ale pierdolno, i to musiał być ciężar. No normalnie, z 50, nie? Z 50 łapie. Naturalnie. Neutralnie. A jak się! Siedzi, kurwa. Siedzi niczym. Karabin jak niesamowite. Pyk! 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 No, trzymamy ten. No, pyk! Myślałem, że zoom zrobiłeś. Na ciebie? Ja to skończyłem, ale już. Przytrzymujesz, to jest jak aparacie cyfrowym. A czemu to takie? Wystarczy go przytrzymywać. To jest jak w cyfrówce. Widzisz? O! No czuj! Można się bawić. Ej, kurwa! Musiał parę rzeczy zmienić. Kategoria N. Notoryczny. Notorious! Nie ma nic z nitro. Chyba, że tak szybko się pierdoli. Się wkurwiłem na nowo, dzięki. Spoko. Tak nie masz pieniędzy na to. No nie mam, ale kiedyś bym miał, kurwa. A, kiedyś to te silniki, no, już ich nie będzie, kurwa. Nie wiem, no. Bez seria podobno. Z pięć lat tak liczę, nie no, może mniej niż 5 lat. No to zobaczcie, no, to będzie dla ciebie już kosztowały. No to kup se ją, jasne, ale dozbiera jeszcze raz tyle na remont, kurwa.
Nie, jest tylu samochodów, tyle samochodów jest, że... Coś nowego, nie wiem jeszcze co. A co ty miał ostatnio przejść? Porsche, nie? I... O, teraz zrobimy zooma. Jedziesz. Może ja mu powiedzę, że mieliśmy auto do ołówić. Zrób luka. No zrób seksy luka.